Jeszcze to jest dla mnie za ciężkie i nie ogarniam tak, tego. No, bo to jest trudniejsze, no. Powietrzno desantowe też jednostki. Dlatego Japonia jest trudna w sumie, ale na szczęście masz ten ląd, więc dobrze w sumie. USA jest trudniejsze, bo tam już też... podobno. Klika jest trudniejsza. Mówiąc już o Sim. No, Sim to jest w ogóle tragedia. Ciężko. To jest pustynia. Czekajcie, to na chwilę pauzę. Bo chcę tylko ogarnąć, jak zrobić, żeby co? Czemu oni mi tutaj nie płyną? Kurwa, przecież dałem wyraźny rozkaz. Żeby te chuje dentesem zrobić. O kurde, to będzie ciężko. Rozkaz desantu morskiego. No. Dobra, to ja wiem już, co mam zrobić. Kliknąć na swój port. Już wydaje start. I żeby oni w ogóle robili, to tą strzałeczkę musisz kliknąć nad tym, nie? Nad generałem. Tak. Żeby realizacja celu. Jak będą gotowi, bo tam też się okaże, że może to potrwać. Trudniejsza sprawa. 3 miliony ludzi do poboru, ja. I to mam ochotniczą armię. Czemu te prowincje nie mogą być celem desantu morskiego? Że klikasz na swój port i później ten, nie? I jedną z posiedzeniów wybrać. A, dobra, no, masz rację. Kurwa, mądry jesteś. A, i teraz mogę. I mogę na przykład na Xiamen się wjebać, ale ja się wpierdolę tam się. Nie. Właśnie. Nie wiem, czy oni nie będą bronić na przykład portów. Jak nie, to zajebiście, bo jak się zdesantujesz... pancerzone, a ja sobie zaatakuję tam, gdzie się nie spodziewa. No, tylko że wtedy jak najszybciej do portu, bo oni nie ma zaopatrzenia, nie? Albo taki myk robiłem też, że możesz przejmiesz prowincję i od razu budujesz tam port, nie? O. To trochę potrwa ta budowa, ale wiesz, bronisz się, dopóki nie zbudują. Też będzie ciężko i raczej tak delikatnymi siłami, żeby się musieli tym zajmować. Odciągnąć ich siły. Teraz powinni trochę dywizji wycofywać z granicy twojej. Bo uzasadniam cel wojenny na nich. O co chodzi, że brak szablonu? Co? Brak szablonu mam i to jest ogólnie w produkcji. Takie ostrzeżenie? No na górze miałem wiadomo, tak. Że brak... Że produkujesz jakiś sprzęt, a właściwie go nie potrzebujesz, to nie wiem który. Aha, bo ja sobie przeciwpancerne działo wynalazłem. I zacząłeś produkować? Tak. No, a dopiero w szablonie musisz stworzyć, że... Tylko, że już były w magazynie. No. Bo mam jedną wolną fabrykę akurat. Dobra, chuj, wypowiadam wojnę. Dobra. Ja ci pomogę dopiero za 200 dni. Jak już będę okupowany. Tylko utrzymaj się, żeby ci nie zajęli ten... Ja zobaczę ten cel narodowy, to kiedy mam ten incydent. Wiesz co, to nie ma limitu. Po prostu dało mi permanentne minusowe te relacje z wieloma krajami. Mm-hmm. I mam po prostu permanentny powód, żeby walczyć z kilkoma. Mm-hmm. Więc nie muszę się spieszyć. Kurwa, wolne stocznie, ale mam dobrobyt w kraju. Nie no, dobra. Wypowiedz wojnę. O co chodzi, że anektuj? No, że przejmij, nie? A co tam, jest regiony do wyboru? Nie, bo dałem wypowiedz wojny i mi się pojawiło anektuj. A tak, bo chyba ty masz, wiesz, że ten... Nie, no, ja mam tylko to, dobra. No, że dobra. Chcesz przejąć jakąś... O, ja pierniczę. Ostro się robi. Jak mam teraz robić, żeby wsparcie desantu morskiego? Co? O, czekaj. Czas połączyć siły i stanąć do walki ze wspólnym wrogiem, Japończykami. Zapomnijmy o sporach, walczmy jako potężne i zjednoczone Chiny. I mam do wyboru. W jedności siła? Albo musimy odeprzeć najeźdźców? Co? No to co jest? Nie no, dołącz do mnie. No, a przynajmniej nie dołączaj do Chin. Czekaj. W jedności siła to jest państwo chińskie, były aneksji, Imperium Kuangxi. Zakończysz grę. Musimy odeprzeć najeźdźców. No nie, no ja nie chcę żadnych, ani tego nie chcę, co jest? No w dupie to mam, nie klikam nic. To mi tak będzie na ekranie ciągle? Ja tego nie chcę. A mogę, za 6 dni po prostu minie to. Zobaczymy co się wybierze.
Oby nic. Jak mogę nie mieć trzeciej ścieżki? No to niech mnie kurde napadną w takim razie. O, mam bitwę morską. Zwycięstwo. Zwycięstwo. Jako samoloty rozjebałem. Ja pierdolę. Co? Butan go przejął. Ty, Kamil, gdzie twoje państwo? Jako kto teraz grasz? Chuj w dupę, kurwa, tym wszystkim. Ja pierdolę. Miałeś jedno proste zadanie. Ja pierdolę. Po cholerę ja budowałem 2 godziny te wszystkie fabryki. No przecież to tak nie może być, nie miałem wyjścia, albo... I wybrało pierwszą opcję. No dobra, ale ja mogę dołączyć jako ktoś chyba. Tak, mogę dołączyć, dobra. No to dołączę jako inne państwo. Jako Sin. Jako Tybet. Nie no, Tybet nie. Ja. Usunąć linię frontu. W sensie mam linię frontu, ale chcę ją skrócić. Aha, no to wtedy klikasz dowódcę, nie? I po samej prawej stronie w tych planach operacyjnych jest tryb edycji. Koło śmietnika. A, no, no. Którym się usuwa? Ja zaczynam jednostki przesuwać i tam gdzie powinno. O, czekaj. No, śmietnikiem. Prawy, w ogóle prawy przycisk na śmietnik to jest ten. To jest wszystkie, znaczy ogólnie usunąć. Ale nie usuwa mi. Bo jest taki jeden bez dywizji, tak? Został taki front. O, widzę teraz. Bo ja cię obserwuję teraz. Ja cię obserwuję. O, jest. Podejrzę, co tam Kacper robi. O kurwa, żałuję. Nie, no dobrze, kurde. Czemu to nie idzie? Ogólnie jego wojska same wróciły, bo w dupę chyba dostały. Ja i znowu tu też w dupę dostaję. Ty, normalnie. W dupę dostaję. Już 2 prowincje mu przyjęli. Co on produkuje? Ten czas zapierdala. Ale Chiny teraz stały się potężne, kurwa. No. Obudziłeś smoka. Kurwa, przyślę Jackie Chana. Nie rozumiem tylko, dlaczego te moje, ja tam dałem ten rozkaz. Czemu oni nie chcą, kurwa, tak tego desantu robić? Dałeś rozkaz tym... A ty, tam tutaj. Ma za mało informacji, żeby zdecydować się na desant. Po prostu trzeba mieć dominację morską w tych dwóch regionach. Morze Południowochińskie. Są 2 regiony, dobra. Dwa. O, i teraz oni już idą, no. O, im wpierdolę. To ja będę komentatorem teraz, zajebiście. Japonia tutaj ostro ciśnie. Już płyną, ale będzie ciężko. 4 dywizje. Tam na górze to ja widzę, że tam linie frontu moje wygrywają osobiście. Ciekaw jestem tego desantu twojego. Zewnętrzne wpływy polityczne? Od Sina. Zaproś te frakcji. Kogo możesz? No, Diego. Serio? To zapraszam. Idziemy sojusznikami po prostu, tak? Tak, w jednej frakcji, najbliżej jak się da. Ty, udał ci się, to dawaj na ten siamen szybko. Bo już nie ma zaopatrzenia. Jest. Bang. I co teraz? Koniec. Idziemy na Fuso. O, jest wojna. Fuso. Ale się dałem zrobić ciula. Amator. No, nie wiedziałem, że coś takiego jest. A on nie przyjął twojego dołączenia do frakcji. On chce z komuchami. Ja. Tak jak myślałem. Ale co się stało? A, bo to tu się klikło. No. Tak. On wie, co robi. Drajcy. Ja, no to o to chodziło, no nie wiedziałem. Co? Nie, nic, nic. A, jeszcze cwaniak sobie, taki cwaniak. Kurwa, chyba mi przejmą tam na dole ten mój desancik. On sobie ZSRR jeszcze do tej wojny włączył. Będzie... Pomoże mu. I Mongolię. No. Trzeba i klika, odbić. I klika, a nie klika, już nic nie zapomniałem. Dobra. No dałem się zrobić ciura, tak to bym tutaj zajął. Za 10 lat coś. 3000 godzin. Następnym razem w Europie zagram. Akurat to tkryna na obronę i zorganizowanie mi weszła.
Ten siamen trzeba odbić, no. Masz wsparcie, widzisz, jest takie, że bombardowanie z wybrzeża masz jeszcze, nie? Taki jest znaczek. Gdzie? A już nie ma, już zniknął, bo przy... O, jest też tutaj. Tybet się podzielił, połowa Tybetu komunizm. No. Kalida. Tak, właśnie chciał być. O, jest, dobra. Spierdala z tym Chinom. Co? Na razie wygrywam z tymi Chinami. A tam na dole, jak ładnie, kurczę, się bronią ci moi. No, ważne, żeby port utrzymali. No, mam dwa porty, w razie czego tam. No. Kurczę, jedno z... O, czołgi mi weszły! Jest! Wysyłam was. Czemu nie mogę? A ponieważ są w porcie. Kurwa, tu nie mam portu. Ale zjebałem. Jedźcie tutaj szybko. Nie, albo do Asaki będzie bliżej. O kurwa, ale w cholerę nic. Kota morska. Dawać. No. Co jest? Przecież jest te... A nie, nie jesteś. Wybaczam wam. O, nieźle. Kurwa, tyle rzeczy się teraz dzieje, że nie ogarniam. Co jest? Czemu nie mogę tego produkować? Nie przyścielono żadnych... A fabryki nie ma. Kurde, ile ty rzeczy produkujesz, ja pierdolę. Ja jedną trzecią z tego produkuję. Znaczy, gdybym miał państwo, no. O, te bombowce to już w sumie mogę przestać. Bo już mam, na magazyn mi wchodzą. No, część z tego mogę tam pousuwać, bo część dałem, żeby do modernizacji albo do ulepszenia, co nie? Ale masz tylko 15 fabryk wojskowych, kurde, to... Albo ty budujesz te... Ja bym na twoim miejscu budował teraz tylko fabryki wojskowe, bo żeby mieć 60 jako Japonię, kurde. 63. Dobra, wygrywam. No. Przejmę Chiny, będę mieć 100. Jeśli się uda przejąć Chiny, bo... Żeby sprzętu starczyło, nie? A czekaj! Bo przecież 52%, dokonaj przewrotu w Chinach. Rzeczywiście. Ale to potrwa, nie? To... Dzisiaj... Myślałem, że będzie jakaś wojna domowa. No, to w 39, 10 sierpnia będzie. A. Za rok, nie? Ale to, ta wojna raczej potrwa dłużej, więc się przyda. Ja tutaj badam atom. Tak, Chin jakimś, kurde. Atom siekierą rozszczepi. Uprzedzę USA. Zrzucę go na Nagasaki. Tak. Siekierą gdzieś rozszczepi atom. Trafi się kierowatą i... To nie wiem, na nogach to przyniosę, bo samoloty nie mam. Tak, będą w rękach to tam nieść. I postawią w Japonii, Tokio. I zdetonują wtedy. Tak, no i odpalą ręcznie. DHL-em wyjdzie. DHL-em, no. Oj. Ten Sin, kurde. W Europie jak zagramy, będzie lepiej. No, więcej się działo. Tak, no bo wiadomo, tutaj kurde... Każda walka jest długa i ciężka. W Europie na pełnej. A wy czemu stoicie? Napierdalać się. Zatykam, nie dołączasz jako inne państwo? Już dołączyłem właśnie teraz. Kto? Nie wiem. Albo Cesarstwo Indyjskie, albo Francja, albo państwo chińskie. Mandżukuo. Co? Gdzie to? Mandżukuo. Nie no, nie chcę ci tego robić jako państwo chińskie. Ja tobie. Szybko bym... Gdzie? Od Mongolii. Mongolia. A ten Meijiang? Nie, Mandżuko. Mongolia mi coś tu. Zero, kurwa, gdzie to jest, bo ja jestem ślepy. No to jest twój poddany, nie? To Meijiang. A nie, Mandżuroko. Mandżuko, no. Mandżukuo. No. Mandżukuo. Oni przynajmniej wiedzą, co to pociąg. Ale nie wiedzą, co to ciężarówka. Że wybudowałem ci tam tory. Jaki gość. Uzasadnia na mnie cel wojenny. Diego. Za mnie też. Może mi skoczyć. O, przerwał, już się wystraszył. Nie no, szkoda mi się. O, ten jest dobry szablon. O, zdobyłem na tym 2345 wyposażenia. Tak, bo ja wysłałem tam tych dwóch ludzików. To miałem udział w wojnie. Ło, teraz dopiero zauważyłem, że im większy procent jest tego. W prawym górnym roku, że tam mapa świata, to tym bardziej świat jest w płomieniach. Tak, no i to rzutuje na przykład na cel uzasadniania wojny, nie? Że szybciej wszystko, no świat ogólnie płonie i nie trzeba uzasadniać tak długo. No czaję. Tam na południu mi się dzielnie bronią dalej.
zaraz wysyłać nowe jednostki. O, już kolejną mogę im wysłać. Ale ciebie, Xiamen mi przejęli. Co? Gdzie to jest? A dole tam, to moje te... A tak, tak. To trzymaj to. Bus hoł. Można też sobie zbudować fortyfikacje lądowe, nie? Wiem, ale ja chcę się rozprzestrzeniać. Chociaż będzie ciężko tutaj. O kurde, powiem ci. Atakują. Już moje jednostki tutaj starają się przejść. Ile będzie tych międzynarodów? No i wy? Co? Wybu. Halo. Ale czasu nie zatrzymujcie. No, tak, działam. Nawet przy świecie. No. Cóż, to długo nie będzie wojny. Powiedział, co wiedział. No. Jak zawsze. To, co zdarza od Europy, to gówno. A tymczasem tutaj takie krwawe boje. To ciężkie bardzo. Właśnie, no, krwawe. Ale według Gierki to wygrywamy tą wojnę. Aha, no ogólnie. Gdzie to pisało? Tu jest też, jesteśmy... No. Oni stracili więcej, nie? No bo jeszcze te komunistyczne Chiny tam ich mocno osłabiły. A może one się teraz powiększyły? No tak. No właśnie to jest to, że rozbicie, twój desant też podzielili siły. Ten desant będzie miał ciężko, ale może się obroni. Co chwilę, jak tylko nowe jednostki się wyprodukują, od razu im wysyłam, co nie? No. Ja pełną zdolność moimi dywizjami osiągnę za rok. Bo artyleria dojeżdża. Produkuje. O, zgadnij, co zaczynam produkować. W sensie... A nie, jeszcze nie. Ale niedługo będę mógł te myśliwce zero produkować. O, no. Tak teraz zrobiłem full focus, bo ogólnie chciałem robić cel narodowy, tam właśnie zajęcie Chin, ale to muszę mieć 30% wpływu zajęcia tych Chin. No. Żeby zrobić ten cel narodowy. Kurwa, podoba mi się już ta gra. Ja pierdolę. No. Ale no dziwię się, że ty idzie z tymi Chinami. Bo mówię, zamiast się wpakować go, poczyniłem przygotowanie. Goiłem wszystkie braki w jednostkach. No tak. I dopiero wtedy stwierdziłem, że zaatakuję. Paliwa mam jeszcze na ponad 3 lata. Tam co prawda realizacja logistyki spada w miarę szybko. Tak skacze. Chociaż nie, no tak. Zrównoważenie spada oraz. Okej. Sobie sprawdzę w necie, która doktryna jest najlepsza pod artylerię. Ta, co najbardziej napierdala. No właśnie. O. Kolejna piechota morska mi się utworzyła, to już ich wysyłam. To ja to naprawdę porządne wojsko zaraz zrobię na tym desancie. O nie, jak to tutaj przygrywamy? Wyślijcie im wsparcie. Mój desant ma proste zadanie, bronić się i osłabiać przeciwnika. Kurczę, muszę jeszcze ogarnąć mechaniki spadochroniarzy, to w ogóle wtedy będzie petarda. Tak, no przewagę powietrzną trzeba mieć. No ja właśnie mam... Ja im, kurczę, zniszczyłem już tutaj samoloty. No. Powietrzną ogarniętą i moje bombowce sobie tylko latają i bombardują. Trzeba produkować te samoloty transportowe, nie? Żeby to zrobić. No. Ja to tylko, ja daję jedną fabrykę na to i właściwie wystarczą, kilka samolotów wystarczy. Jak masz dominację w powietrzu, oni i tak ich nie zdeszczelą. Cię tylko się w to nie bawię, bo jest jako Japonią, co nie? Bo wolę ten desant morski. Bardziej tam się bawić. Tak. No. A teraz widzę, że chociaż kurwa taki mały by się przydał. To jest, to nie mam lotniskowca? Gdzie mam jakąś... Cisnął nas. Teraz zauważyłem. Tutaj spróbuję coś zrobić tymi, co mam, chociaż oni nie są gotowi na to jeszcze. Dam na ostrożnie wykonuj plany operacyjne i atak. O, odbiję coś chyba. Lotniskowiec supportu. Powiem ci, nie wygląda to dobrze. A południ trzymają się dobrze. No bo tutaj kurde. Tylko Majdzinka zaczynają przyjmować. Ja pamiętaj, że ja jestem Mandżuko. Co ja tutaj jestem? No wiem, ale ten Majdzikan jest bardziej przyjmowany aktualnie. No. Dobra, wyślę jakieś wsparcie mu. Gdzieś widzę, że ja widzę, że się odbija, że wygrywa teraz swoje fronty. Dobra, robię szpitale wojskowe. O, mogę, zaczynam ten. Badanie tych jest zero. Już nie wiem, kurwa, po co mi one skrywają. Pójdę w firepower. Doktryna przewagi ogniowej. Mam jakieś lotnictwo? Nie.
A mogę zrobić ten desant czołgiem? Chyba tak. Chociaż nie wiem, czy będzie ta opcja dostępna wtedy. Nie wiem nawet. Najlepsze do desantu są te jednostki piechota morska, wiadomo, nie? Największy atak mają. Kurwa, Pekin fajnie było przyjąć, to tam mam od razu port na linię frontu. Ale tu musimy się na froncie skupić, bo kurde, padamy trochę. No właśnie, on jest na froncie. No tak. To jest ta pierwsza prowincja przy froncie moim. A no tutaj tak. Ale to powietrzny desant, no tak. To czołgami się nie da, jak coś powietrznego desantu. A nie, chodzi mi o to, że ten, że jak przejmę tą prowincję, gdzie jest Pekin, to tam jest port. Wtedy będą mógł od razu do tego portu w Pekinie wysyłać. Mhm. Tak to muszę do tego portu trochę z tyłu wysłać. Zanim mój czołg tam to jedzie, a raczej dopłynie. No co, na dwór chcesz? Zaraz pójdziemy. No. No. Tuli. Ciekawa sprawa jest, że tam na południu stwierdzili już, że nie będą mnie atakować, po prostu będą sobie tak stali i czekali. No, bo tak. Za dużo idzie pewnie zaopatrzenia na atak na ciebie. Kurwa, ja ich biorę teraz. Anulujcie to. Już 39. Ja protokół padanie nowej broni. Znowu trzeba rysować nowe mapy. O! Umocnienie granicy w projekcie mandżurskim mam. To ja to zrobię. Forty będą na drugim poziomie. To będzie minus 30 do ataku dla nich, bardzo dużo. To nie przebiją tej. Kowanych przez to, że ja już mam kurwa lepsze samoloty. Ale nie zawsze warto zmieniać. Jak brakuje sprzętu, to ja na przykład nie zmieniam na razie na jakiś nowszy sprzęt, bo obecnego mi brakuje, nawet starego, nie? A każda zmiana to spada wydajność fabryk. One muszą się przemienić i tak dalej. Kurwa, mogę nowy czołg badać, ale jeba.